Jako pierwszy wystąpi pan profesor doktor habilitowany Wiesław Długogański z Uniwersytetu Gdańskiego. Pan profesor opowie o roli Gdańska i Elbląga w wojnie 13-letniej. Zapraszam pana. Szanowni Państwo, w opozycji stanów plus krzyżackich przeciw zakonowi krzyżackiemu między bitwą pod Grunwaldem a wybuchem wojny 13-letniej wiodącą rolę odegrały tak zwane wielkie miasta, a wśród nich przede wszystkim Gdańsk, Toruń i Elbląg. Przyczyny powstania opozycji antykrzyżackiej, skonfederowanej od 1440 roku w Związku Pruskim, były wielorakie. Wynikały z wielostronnego kryzysu, który dotknął państwo krzyżackie w okresie pogrunwaldzkim, finansowego, gospodarczego, społecznego i politycznego. Towarzyszyła mu szybka emancypacja polityczna społeczeństwa z jednej, a proces alienacji zakonu z drugiej strony. Gdy na początku lat 50. XV wieku wielki mistrz Ludwig von Ellichthausen próbował rozwiązać Związek Pruski, drogi społeczeństwa pruskiego i zakonu zaczęły się niebezpiecznie rozchodzić. Wyrok cesarza Fryderyka III z 5 grudnia 1453 roku, nakazujący rozwiązanie Konfederacji jako niezgodnej sprawy, był bezpośrednią przyczyną wydarzeń, które doprowadziły do wypowiedzenia posłuszeństwa zakonowi i wybuchu skierowanego przeciw niemu powstania na początku lutego 1454 roku. Stany pruskie znalazły protektora w osobie Kazimierza Jagiellończyka, króla Polski, i zdecydowały się poddać Prusy Polsce. Przedstawiciele tychże miast znajdowali się w delegacji, która na czele z Janem Barzyńskim udała się do Krakowa, aby złożyć hołd królowi, ten zaś 6 marca 1454 roku włączył Prusy do korony, następnie zaś wypowiedział wojnę zakonowi krzyżackiemu. Jeśli chcemy wyjaśnić szukanie opieki przez niemieckie stany pruskie u polskiego króla i bunt przeciwko niemieckiemu zakonowi, to tylko przez pryzmat ówczesnej świadomości. Stany uważały, że mają prawo do oporu przeciw złej władzy i prawo do wyboru nowego suzerena. Kwestią zaś jego etnicznego pochodzenia specjalnie się nie przejmowały, bo była ona drugorzędna. Najważniejsze, aby przestrzegał przywileje i szanował prawo. Z drugiej strony należy podkreślić polityczną odwagę króla. Nie wszyscy bowiem przedstawiciele Rady Królewskiej popierali inkorporację Prus i wojnę z zakonem. Tym bardziej, że od 1435 roku Polska zawarła z zakonem tak zwany pokój wieczysty, którego należało przestrzegać. Po wybuchu powstania załogi krzyżackie dobrowolnie opuściły zamki w Gdańsku i Elblągu. Władze miejskie zaś przystąpiły prawie natychmiast do ich burzenia. Chodziło im o to, aby także w przyszłości na ich terenie nie mogła stacjonować żadna siła zbrojna. Następnie siły zbrojne obu miast przystąpiły do opanowywania innych miast i zamków, korzystając z pomocy antykrzyżacko nastawionych rad miejskich i mieszczan. Operacja ta ukazała dysproporcje w potencjale militarnym między Elblągiem a Gdańskiem. O ile ten pierwszy opanował tylko Pasłęk i Tolkmicko, to wojska Gdańska zajęły Puck, Starogard, Bytów, Kościerzynę, Tuchole, Człuchów, Chojnice, a także miasta nadwiślańskie Tczew i Gniew, wprowadzając wszędzie swoje garnizony. Spojrzenie na mapę poucza, że w jego ręku znalazło się całe północne i południowo-zachodnie Pomorze, co odpowiadało zasięgowi zaplecza gospodarczego miasta. Tę wyraźną dominację Gdańska równoważył w pewnym stopniu fakt, że Elbląg był siedzibą gubernatora Prus Jana Barzyńskiego. Sukcesem kończyły się także wystąpienia antykrzyżackie w innych rejonach Prus. Natomiast wojskom Konfederacji nie udało się zdobyć zamku i miasta Malbork, a gdańszczanie ponieśli nawet klęskę w Lesie Warnowskim i musieli wycofać się z Żuław Wielkich. Niemniej wydawało się, że zwycięstwo Stanów jest blisko. Nadzieje te przekreśliła klęska wojsk polskich pod Chojnicami 19 września 1454 roku, zadana im przez wojska krzyżackie, zaciężne, idące z Rzeszy na pomoc Malborkowi. Jej skutkiem była także utrata Gniewu i Tczewa i odstąpienie od oblężenia Malborka. W 1455 roku zakon uzyskał kontrolę nad Królestwem i Prusami Dolnymi.
Rozpoczęła się długoletnia, wyniszczająca demograficznie i materialnie wojna, w której przez długi czas żadna ze stron nie mogła uzyskać wyraźnej militarnej przewagi. Trudna sytuacja doprowadziła m.in. do niepokoju w Gdańsku, gdzie niektóre grupy społeczne gotowe były na kompromis z zakonem krzyżackim i wycofanie się z wojny. Wykorzystując fakt, że Wielki Mistrz nie miał pieniędzy na żołd dla swoich wojsk i oddał im zastaw obsadzone przez nie zamki, król i Stany Pruskie wykupiły je, przejmując w ten sposób w połowie 1457 roku m.in. Malbork i Tczew za ogromną sumę 436 tysięcy złotych węgierskich. Król zgromadził tę kwotę m.in. dzięki pożyczkom, jakie udzielił mu Gdańsk. Związany z wykupem zamków pobyt Kazimierza Gierączyka w Prusach późną wiosną, latem 1457 roku stał się dla wielkich miast okazją uzyskania nowych przywilejów. Wielkie miasta bowiem przystępowały do wojny z zakonem z programem politycznym, który miał im zapewnić zdecydowanie silniejszą pozycję prawną, polityczną i ekonomiczną od tej, którą posiadali pod panowaniem krzyżackim. Został on po raz pierwszy sformułowany w sierpniu 1410 roku na zjeździe z królem Władysławem Jagiełłą pod Malborkiem, a po raz drugi w 1454 roku w trakcie pobytu Kazimierza Jagiellończyka w Prusach. Już 6 czerwca 1454 roku pierwszy przywilej otrzymał Gdańsk, a 9 lipca 1455 roku następny. Kolejny przywilej królewski odebrał Gdańsk 26 kwietnia 1457, a Elbląg 24 sierpnia tegoż roku. Oba miasta otrzymały znaczne powiększenie swoich dóbr ziemskich, co dotyczyło przede wszystkim Gdańska. Dawne młyny krzyżackie i płynące z nich dochody, rybołówstwo na Zalewie Wiślanym, prawo do posiadania własnych mennic, czyli bicia monety. Król zgodził się nie budować żadnych zamków w odległości 5 mil od obu miast, jak też wybierać burgrabiego, czyli reprezentanta króla w mieście, z kilku przedstawionych mu przez Rady Miejskie kandydatów. Król zgodził się, aby inne ośrodki miejskie położone w sąsiedztwie głównego miasta Gdańska i starego miasta Elbląga straciły samodzielność i zostały do nich włączone. Do rad miejskich miało także należeć sądownictwo karne i prawo wydawania wilkierzy, czyli przepisów prawnych regulujących życie wewnątrzmiejskie. Natomiast król nie zgodził się na przekazanie miastom prawa patronatu nad ich głównymi kościołami parafialnymi, czyli prezentowaniu biskupowi diecezjalnemu kandydatów na stanowisko proboszcza. Miasta zobowiązały się także do zbudowania u siebie dworu dla króla, w którym miałby się on zatrzymywać w czasie odwiedzin, jak też do płacenia tzw. czynszu rekognicyjnego, czyli świadczenia pieniężnego na znak uznania królewskiej zwierzchności. Przełomem w wojnie była bitwa pod wsią Świecino na południu od Żarnowca, rozegrana 17 września 1462 roku, gdzie wojska polsko-gdańskie dowodzone przez Piotra Dunina pokonały wojska krzyżackie. Podkreślić należy, że kontyngent gdański stanowił aż 40% wojsk Dunina. Jednak uzyskanie wyraźnej przewagi militarnej nie przyszło łatwo. Jeszcze przed bitwą świecińską w początkach sierpnia 1460 roku zdobyto po kilkumiesięcznym oblężeniu miasto Malbork, które na skutek zdrady przeszło w końcu września 1457 roku na stronę zakonu krzyżackiego. Główną rolę w tej operacji odegrał Gdańsk. Punkty oporu zakonu na Pomorzu, takie jak Gniew, Puck, Nowe, Starogard, Chojnice, Człuków, zdobywano stopniowo w latach 1464-66. Odzyskano także Lęborg i Bytów, które wiarołomny sprzymierzeniec Polski, książę pomorski Eryk II, przekazał w 1461 roku zakonowi krzyżackiemu. Omawiając skład militarny obu miast, nie można pominąć roli działań wojennych na Zalewie Wiślanym, Zatoce Gdańskiej i Bałtyku. Gdańsk stworzył w tym celu tzw. flotę kaperską. Jej głównym celem było odcięcie dowozu towarów do portów krzyżackich w Prusach i Inflantach przez sprzyjające krzyżakom statki Lubeki i innych miast hanzeatyckich, a także Holendrów. Między innymi w tym celu starano się zamknąć cieśninę przez Mierzeję Wiślaną, aby zablokować komunikację z krzyżackim królewcem.
O skutecznym działaniu floty kaperskiej może też świadczyć zawarcie rozejmu z Polską przez króla Danii Chrystiana, który popierał zakon. Działania wojenne na Zalewie Wiślanym oba miasta prowadziły z różnym szczęściem wspólnie, także z udziałem Braniera. Punktem kulminacyjnym wojny na Łodzi była bitwa na Zalewie Wiślanym rozegrana 15 września 1463 roku, gdy flota gdańsko-elbląska licząca 25 statków powstrzymała i rozbiła flotę krzyżacką liczącą 44 statki płynącą pod dowództwem wielkiego mistrza na pomoc obleganemu przez siły polskie i związkowe Gniewowi. Gdańszczanie wzięli wówczas do niewoli 305, a elblążanie 240 jeńców. Było to także kolejne przełomowe wydarzenie militarne w tej wojnie, gdy z działań wojennych wycofał się wówczas Bernard Szumborski, jeden z najważniejszych dowódców krzyżackich. A sprzymierzony z zakonem biskup walmińskim Paweł Legendorf nawiązał wówczas bliższe relacje z Polską. Miarą wkładu wielkich miast w zwycięstwo jest także ich wysiłek finansowy. Wydatki całościowe strony polskiej szacuje się na kwotę 1 200 000 i 1 300 000 złotych węgierskich, wydatki zaś stanów pruskich na około 800 000 złotych węgierskich. Kwotę wyłożoną przez Gdańsk oblicza się na około 470 000, a przez Elbląg na 53 000 złotych. Więcej od Elbląga wyłożył Toruń, było około 125 000 złotych węgierskich. Ze stawienia tego wynika, jak wielki był wysiłek finansowy Gdańska. Wojna 13-letnia i drugi pokój toruński należą do ważniejszych wydarzeń w dziejach Polski. Formalnie całe państwo krzyżackie znalazło się w jej granicach, chociaż ściślej z nią związane zostało ponownie Pomorze, ziemia chełmińska, a także Powiśle i Warmia. Proces związania Prus Królewskich z koroną nie był łatwy i trwał dziesięciolecia, ale zakończył się sukcesem. Pozostałe odrębności etniczne i religijne w wielkich miastach, a ich niemieckie grupy rządzące, wybierając protestantyzm, dążyły do zachowania swojej odrębności. Wielkim beneficjentem zaszłej zmiany był w Prusach przede wszystkim Gdańsk. Uzyskał ogromne i wartościowe ekonomicznie nadania ziemskie i znaczną samodzielność polityczną. Był nie tylko największym miastem i najważniejszym portem Rzeczpospolitej, utrzymującym rozległe kontakty ze strefą Morza Bałtyckiego i Północnego, a nawet Oceanu Atlantyckiego, ale także wielkim centrum produkcji rzemieślniczej. Jego kontakty gospodarcze z polskim zapleczem nie były już hamowane i umożliwiły mu stały rozwój aż do połowy XVII wieku, gdy osiągnął szczyt swojego znaczenia. Także Elbląg wyszedł z wojny 13-letniej nie bez korzyści, chociaż z różnych powodów, także z racji gorszego położenia, nie był w stanie uzyskać takiej pozycji w handlu wiślanym, jaką miał Gdańsk. Niemniej jednak dochody z przyznanych mu przez króla powiększonych dóbr ziemskich pozwalały miastom utrzymać swoją pozycję polityczną w Prusach Królewskich, także w okresie rządów polskich. Korzystna koniunktura gospodarcza trwająca od drugiej połowy XV wieku do początku XVII wieku pozwoliło szybko odbudować kraj ze zniszczeń wojennych, ustabilizować finanse poprzez likwidację wojennego zadłużenia. Prusy Królewskie weszły na drogę szybkiego rozwoju. Decyzja miast o zwróceniu się ku Polsce, chociaż trudna mentalnie i kosztowna materialnie, okazała się bardzo korzystna dla obu stron. Dziękuję bardzo.